Cześć. Czy zdarzyło Ci się kiedyś czuć opuchliznę? Czy to na twarzy, czy na nogach, czy na brzuchu? Być może jakieś wzdęcia i takie zatrzymanie wody? Jeśli tak, to ten film jest dla Ciebie. Opuchlizna, wzdęcia, zatrzymywanie wody to jeden z częstszych objawów, jakie zgłaszają między innymi moi podopieczni na konsultacjach dietetycznych. I rzeczywiście dla wielu osób to opuchnięcie w różnych partiach, mogą to być na przykład palce, mogą to być kończyny, może to być okolica brzucha, ale może to być też twarz, gdzie czujemy, że zostaje nam woda, jest to dużym problemem, a przyczyn tego stanu rzeczy jest całkiem sporo, dlatego w tym materiale mam nadzieję wyjaśnię Ci wszystkie albo przynajmniej te najczęstsze przyczyny zatrzymywania wody w organizmie, opuchlizny i dzięki temu będziesz mogła znaleźć przyczynę swojego problemu i go rozwiązać, bo to jest najważniejsze, jaki ostatecznie mamy rezultat. Przechodzimy do przyczyn. Pierwszą przyczyną, dla niektórych być może nieoczywistą, tego, że zatrzymuje nam się woda, jest to, że pijemy za mało wody. To znaczy się odwadniamy. Sygnałem odwodnienia jest zatrzymywanie wody w organizmie i to najczęściej widać na twarzy. Niektóre osoby rano wstają i czują, że mają spuchniętą twarz, czują, że mają wodę, jak się dotkną, to zostają im odciski. Przez noc zauważ, że dość długi czas nie pijesz tej wody, więc jeżeli w ciągu dnia nie uzupełnisz odpowiedniej jej ilości, to przez noc się dodatkowo odwodnisz. I dlatego właśnie Twój organizm zaczyna za wszelką cenę wodę gromadzić i zatrzymywać, żeby nie doprowadzić do jeszcze większego odwodnienia, bo odwodnienie może być oczywiście przyczyną śmierci, więc nasz organizm ma fantastyczne mechanizmy obronne i możemy to właśnie zaobserwować, jeżeli gdzieś tam mamy opuchliznę, więc pierwsza rzecz najprostsza, ale czasem też trudna dla niektórych, którą warto zrobić, to po prostu zwiększyć ilość wypijanej wody, bo na pewno odwodnienie jest jedną z częstszych przyczyn zatrzymywania się wody w organizmie, szczególnie właśnie dłonie, twarz, te miejsca. Drugą bardzo częstą przyczyną zatrzymywania się wody w organizmie są różnego rodzaju reakcje autoimmunologiczne, reakcje alergiczne, reakcje ze strony właśnie naszego układu odpornościowego i stany zapalne po prostu, ponieważ stan zapalny w Twoim organizmie również może być przyczyną zatrzymywania się wody. I tutaj pominę fakt wielu schorzeń, które mogą do tego prowadzić, bo to już byłby bardzo długi i specjalistyczny film, ale większość osób, która nie choruje albo jakby nie choruje przewlekle i tak ma problem właśnie z tym zatrzymywaniem się wody czy takim wzdęciem w pewnych miejscach właśnie dlatego, że mamy stany zapalne. To, co proponuję Ci zrobić, to obserwować się po jakich produktach, na przykład spożywczych, zatrzymuje Ci się ta woda, bo być może to zaobserwujesz albo jakieś wzdęcia, gazy i tego typu problemy. Ale są też takie produkty, które bardzo często właśnie to powodują i to jest niestety nabiał. Bardzo często i to są cukry proste. To również jest pszenica, gluten, u niektórych drożdże. Takie produkty, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli ten problem Cię dotyczy i totalnie nie wiesz co, to być może jest to też dobry moment na wykonanie testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych. O tym, o różnych rodzajach alergii jest u mnie na kanale osobny film, do którego Cię odsyłam, jeśli ten temat Cię interesuje. Ale tak, stan zapalny może powodować zatrzymywanie się wody w organizmie. Trzeci częsty powód to są wysokie poziomy insuliny, bo wysoki poziom insuliny
mobilizuje nerki do tego, żeby zatrzymywały wodę w organizmie i dlatego właśnie osoby przechodzące na diety niskowęglowodanowe, przechodzące ketoadaptacje na początku zrzucają kilogramy, bo obniża im się poziom insuliny i razem z obniżeniem się poziomu insuliny schodzi z nich woda. Więc to jest bardzo dobry objaw ketoadaptacji, ale to też jest tak naprawdę dobra rzecz, bo pozbywamy się nadmiaru wody w naszym organizmie, więc jeżeli masz insulinooporność, jeśli masz cukrzycę, jeśli masz problemy ogólnie mówiąc z gospodarką cukrową, to również może być przyczyna tego, że zatrzymujesz więcej wody. Czwarty punkt, bardzo istotny, to jest ilość sodu w Twojej diecie. Nie mówię o soli, ale mówię właśnie o sodzie, ponieważ to jest pierwiastek, którego albo za dużo, albo za mało może powodować zatrzymywanie się wody, dlatego że nasza gospodarka elektrolitowa jest właśnie bardzo na to wrażliwa i musi pozostawać w równowadze. Jeżeli na przykład przechodząc na żywienie niskowęglowodanowe, ale niekoniecznie, jeżeli po prostu masz za dużo sodu w diecie, to będzie Ci się zatrzymywać woda, ale też za mało będzie powodować to samo. I jeżeli stosujesz taką zwykłą sól kuchenną, gdzie głównie właśnie mamy chlorek sodu i nie dostarczasz sobie odpowiedniej ilości pozostałych składników mineralnych, pozostałych elektrolitów przede wszystkim, to może to powodować nadmierne zatrzymywanie wody, bo żeby tego nie było, żeby ta gospodarka wodno-elektrolitowa dobrze funkcjonowała, to sód musimy zrównoważyć chociażby potasem, magnezem. Więc polecam Ci, jeżeli czujesz, że to Cię dotyka, a używasz więcej soli, jesteś na ketoadaptacji na przykład, to zwiększ ilość potasu w diecie albo poprzez jedzenie odpowiednich produktów, albo nawet poprzez suplementację, bo zazwyczaj to pomaga. Musimy mieć odpowiednią ilość i odpowiedni stosunek tych elektrolitów, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Piąta przyczyna, dość szeroka, to są różnego rodzaju problemy z trawieniem. I wtedy, jeżeli mamy problemy ze strony układu pokarmowego, to przede wszystkim to zatrzymywanie wody, to takie uczucie napęcznienia, nabrzmienia, jakieś wzdęcia, będą raczej odbywać się poniżej pasa, w okolicach naszego brzucha. I tutaj przyczyn może być kilka. Częstą przyczyną jest problem z trawieniem już na poziomie naszego żołądka. Nasz żołądek powinien mieć pH w okolicach 1,5, bardzo kwaśne środowisko, żeby prawidłowo trawić produkty, szczególnie trawienie białka jest tutaj bardzo istotne, bo jeżeli dobrze na tym etapie nie strawimy produktów, no to ten problem z trawieniem już będzie do samego końca, czyli będzie w całej jakby pozostałej części naszego przewodu pokarmowego. Dlatego czasem zdarza się, że mamy nadkwasotę, ale dużo częściej ten żołądek jest niedokwaszony i tutaj jest problem. Jeżeli to Ciebie dotyczy, polecam chociażby betainę HCL, jeżeli problem jest duży, albo nawet picie wody z octem jabłkowym, octem jabłkowy naturalnie fermentowany, łyżka do dwóch przed posiłkami na szklankę wody albo na czczo potrafi nam fantastycznie pomóc i dokwasić żołądek. Więc tutaj kwestia trawienia już w żołądku i odpowiednie utrzymywanie odpowiedniego pH. Natomiast druga sprawa to różnego rodzaju produkty, które te wzdęcia mogą powodować i to znowu możesz zaobserwować patrząc po czym, jak się czujesz, ale taką grupą produktów, która u niektórych osób bywa problematyczna są tak zwane produkty z grupy FODMAPS, fruktooligosacharydy, które jeżeli przechodzimy na żywienie niskowęglowodanowe, częściowo eliminujemy, ale częściowo możemy dodać. Dlatego osoby na przykład na keto nieraz mówią, że wzdęcia im minęły, ale niektórzy mówią, że one się nasiliły. Więc polecam Ci, jeżeli masz jakiś problem z układem trawiennym, sprawdzić dokładnie listę tych produktów, które są bogate w FODMAPS i je ograniczyć.
W skrócie to są między innymi produkty bogate w fruktozę, czyli szczególnie niektóre owoce, ale również laktoza będzie problematyczna, czyli produkty mleczne, no i źródło tych oligosacharydów, czyli głównie warzywa, strączki, kapustne, czyli krzyżowe warzywa, brokuł, szczególnie surowy, właśnie te warzywa w postaci surowej nie są za dobre, wtedy lepiej sięgać po kiszonki, ale także poliole, czyli alkohole cukrowe, to co nieraz dodajemy zamiast cukru na dietach niskowęglowodanowych typu ksylitol, erytrol, one również mogą powodować to fermentowanie, ponieważ to są krótkołańcuchowe węglowodany, które są trawione w naszym przewodzie pokarmowym, ale nie są zbyt dobrze wchłaniane i właśnie trafiają do jelita i mogą powodować nadmierne wydzielanie gazów. Dlatego dieta ograniczająca FODMAPsy może być dobrym wsparciem, ale tutaj tak czy inaczej musisz zadbać o uszczelnienie jelit, o wsparcie trawienia, tak żeby to wszystko przebiegało dobrze i nie eliminujemy tych produktów na jakby cały czas albo na bardzo długo, tylko zależy nam na przywróceniu jakby prawidłowej pracy układu pokarmowego, żeby te produkty z powrotem wdrażać do naszej diety, włączać je i nie mieć tych problemów z trawieniem. Natomiast, no tak, piąty element zatrzymywania wody i takich wzdęć to jest ogólnie problem układu pokarmowego. Przechodzimy do szóstego elementu, który może powodować te problemy i są to hormony. Nierównowaga w gospodarce hormonalnej może przyczyniać się do wiązania wody, do odkładania się wody w naszym organizmie i mowa tutaj szczególnie o dwóch hormonach, na które chcę, żebyś zwróciła uwagę. Po pierwsze kortyzol. Podwyższony poziom kortyzolu sprzyja odkładaniu się wody w organizmie, dlatego stres, którym nie zarządzamy odpowiednio dobrze, może też być przyczyną tego, że po prostu mamy opuchnięte, nie wiem, palce, nogi i tak dalej i ta woda zostaje. No i tutaj po prostu z tym stresem musimy nauczyć się sobie lepiej radzić, bo on zawsze będzie w naszym życiu obecny. Kwestia tego, jak sobie z nim radzimy. I taki drugi hormon, który dotyczy szczególnie kobiet, ale no nie jest tak, że nie dotyczy w ogóle mężczyzn, to jest estrogen. Estrogen sprzyja również odkładaniu się wody w naszym organizmie, dlatego jeżeli mamy nadmiar estrogenu, a możemy doprowadzić do tego nadmiaru jedząc pewne produkty, pijąc wodę butelkowaną, jeżeli te butelki, no te fitoestrogeny gdzieś tam przechodzą z nich i w ogóle no jakby w naszym środowisku fitoestrogenów jest sporo, więc w takim wypadku możemy doprowadzić do nadmiaru estrogenu, ale również w okresie około menopauzalnym, to dotyczy kobiet, kiedy estrogeny się zwiększają, a progesteron idzie w dół i jakby przestajemy mieć tą równowagę właśnie tych dwóch hormonów, również może to powodować zatrzymywanie wody, więc to jest coś, na co też warto zwrócić uwagę. I ostatnia, siódma przyczyna tego, dlaczego mamy nadmiar wody w organizmie nieraz, to jest brak ruchu. Tak oczywiste, ale niestety wiele osób wciąż o tym zapomina. Jeżeli na przykład pracujesz głównie w pozycji siedzącej, to jak nie wstaniesz na chwilę i nie wesprzesz swojego krążenia, to po prostu również może to szczególnie powodować właśnie tą opuchliznę nóg, kostek, dlatego tak ważna jest ergonomia pracy i takie podstawowe rzeczy jak to, że na przykład jak pracujesz przez godzinę na siedząco, to później na chociaż 5 minut wstań, przejdź się, napij się wody, porozmawiaj z kimś, popatrz przez okno i po prostu się rusz. Brak ruchu jest naprawdę bardzo szkodliwy dla przepływu naszej krwi, dla naszego krążenia i też właśnie może to powodować takie problemy jak zatrzymywanie wody w organizmie. Podsumowując, przyczyn tego, że mamy nadmiar wody w organizmie, że czujemy takie opuchnięcie, może być wiele, ale taka checklista, którą sobie warto po kolei odhaczyć, czy te problemy Ciebie nie dotyczą, to po pierwsze odwodnienie organizmu, po drugie różnego rodzaju stany zapalne i nieraz alergie pokarmowe, które mamy, po trzecie za duża bądź za mała ilość sodu w diecie, po czwarte, za duża ilość insuliny, insulinooporność, problemy z gospodarką cukrową. Po piąte,
problemy z trawieniem, czy to w żołądku, czy to w naszych jelitach, obecność pewnych produktów, które na dany moment nam nie służą, tak jak fruktooligosacharydy chociażby. Szósta rzecz to hormony i brak równowagi, między innymi jeżeli chodzi o poziomy kortyzolu czy poziomy estrogenów. I siódmy punkt to za mała ilość ruchu i takie stany zasiedzenia. Jeżeli będziesz pamiętać o tych siedmiu rzeczach i zrobisz coś, żeby temu zaradzić, jeżeli masz problem, to na pewno Twój organizm i Twoje samopoczucie Ci podziękuje i się zdecydowanie poprawi. Daj znać w komentarzu, czy tego typu problemy Cię dotyczą, a może masz jakieś inne pytania i rzeczy, które chcesz, żebyśmy tutaj omówili na kanale. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu nowych treści. Pozdrawiam Cię ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!